Cześć. Dzisiaj pokażę Tobie, jak zrobić ciemny processing. Generalnie chodzi o to, aby uzyskać dramatyczne, ciemne zdjęcie z bardzo zaakcentowanymi, jasnymi partiami. Foto Fotos. Affinity Photo po polsku. Co jest najważniejsze? Tu wszystko chodzi o kontrast. Jeżeli chcesz dodać trochę artyzmu do tego wszystkiego, użyj efektu Ortona, filmik u góry, albo po prostu rozmyj trochę i dodaj trochę światła do całego zdjęcia, żeby wyglądało jak z bajki. O co chodzi? To jest nasze oryginalne zdjęcie. To jest zdjęcie po post-processingu. I co tu się stało? Kontrast jest dużo większy. Cienie, które tu coś widzimy w tej trawie na dole. W drugim zdjęciu nie widzimy absolutnie nic. Jasne partie są zdecydowanie zaznaczone, co pozwoli nam skupić się na tym, co chcemy przekazać. I to w zasadzie tyle. Do tego oczywiście efekt Ortona, delikatne rozmycie, żeby to wszystko wyglądało jak z bajki. Bardzo proste rzeczy. Kontrast jest najważniejszy i to, że nie będziesz się bał użyć pędzla, żeby po prostu rozjaśnić niektóre elementy. Tak jak możesz tu zobaczyć, maski są użyte, ale przelećmy po drodze po kolei, jak to zrobię. Najpierw warstwa HSL. To jest przed. To jest po. Teraz. To jest po. To jest przed. Wszystko jest bardzo mocno zielone. Teraz ten zielony został usunięty. Dlaczego? Chciałem, żeby więcej, bo bardziej zaakcentowany był czerwony i żółty. Przede wszystkim żółty, ponieważ chcę, żeby to bardziej wyglądało jak jesień. Kolejna rzecz. Oczywiście to wszystko zależy od ciebie, jakie ty chcesz mieć kolory na swojej fotografii. Kolejna rzecz. Cienie. Zmniejszamy tak, żeby były jeszcze ciemniejsze, żeby ledwo co było w nich widać. Tutaj znowu akurat mam cienie, ale to po to, żeby rozszerzyć trochę zakres tych cieni, żeby jeszcze dodać tego kontrastu. Ponieważ sam jeden suwak kontrastu niekoniecznie nam wszystko załatwi tak, jakbyśmy chcieli. Cieniami robi się tu trochę wolniej, ale efekt moim zdaniem łatwiej uzyskać to, co dokładnie chcemy. Kontrast działa bardzo drastycznie. Cienie są dużo bardziej subtelne, jeżeli chodzi o zmiany. Teraz, kolor. Dodajemy żółci, czyli balans bieli. W tym przypadku dość mocno pojechałem, bo prawie na sam koniec. I teraz najważniejsza rzecz. Przed i po. Tutaj jest dodany kontrast, czyli po prostu domalowana jasność w niektórych elementach. Jak to robię? Najpierw dodaję warstwę jasności. Jeżeli odpowiednie elementy, czyli na przykład tutaj, tutaj, tutaj i tutaj podobają mi się, są wystarczająco jasne, fajnie to wygląda. Klikamy Ctrl-I, odwracamy maskę i potem malujemy te elementy białym pędzlem na czarnej warstwie, żeby ta jasność pokazała się tylko tam, gdzie chcemy. Czyli po prostu standardowo, tak jak w każdej fotografii, akcentujemy to, co chcemy przekazać do widza. Pamiętaj też o cieniach, żeby w ciemnych elementach zdjęcia detale były troszkę widoczne, ale nie za dużo. Chodzi o to, żeby widz zastanawiał się, co tam jest, miał jakieś pojęcie, że tam coś jest i się na tym skupił, co pozwoli mu dłużej, więcej czasu spędzić nad twoją fotografią i faktycznie zastanowić się nad tym, jak to ta całość może wyglądać, a nie tylko na jasnych partiach i sobie idzie dalej. Chodzi o to jednak, żeby zobaczyć to wszystko. Teraz co dalej? Dodatkowo, żeby skupić uwagę widza na jasnych elementach, możemy dodać wyostrzanie. Wyostrzanie oczywiście tutaj Unsharp Mask w Affinity dodaje trochę kontrastu, jak możesz zauważyć, to jest po, to jest przed. O to chodzi, że jeżeli wszystko delikatnie na przykład potraktujemy efektem Ortona i będzie rozmyte, to te bardzo ostre elementy od razu przyciągają naszą uwagę, ponieważ oko będzie nie miało problemu się, żeby na tym skupić i bardzo łatwo zobaczyć, co tam jest. Więc to jest kolejny zabieg, którego możemy użyć, aby po prostu wyostrzyć nasze jasne elementy i maska wygląda bardzo podobnie do tej z jasnych elementów. I dodatkowo oczywiście kwestia zostaje tylko koloru. Ja chciałem jeszcze dodać trochę pomarańczowego, więc delikatnie dodałem filtr. I to tyle. Zasada jeszcze raz. To, co jest ciemne, powinno być ciemniejsze, czyli zwiększamy kontrast całego zdjęcia i podkreślamy to, co chcemy pokazać na zdjęciu, czyli jasne partie. Oczywiście problem jest taki, żeby zrobić odpowiednie zdjęcie, gdzie tak jak tutaj nie będziemy mieli jasnego nieba, które może nam popsuć cały klimat. I na to jeszcze wszystko możemy dodać efekt Ortona albo na przykład filtry Blur i Diffuse Glow, czyli po prostu trochę takiego bajecznego posmaku do tego wszystkiego. Oczywiście jak pojedziemy po maksie, to nie będzie wyglądać, ale delikatna intensywność absolutnie moim zdaniem to może się udać. Klikamy Apply. Teraz pytanie, czy to jest wystarczająco żółte? Osobiście dodałbym trochę koloru, albo jeszcze to po prostu nasycił.
Spróbujmy to nasycić, zobaczymy, co się stanie. To już jest troszkę za dużo, moim zdaniem. Ale wygląda to naprawdę fajnie. Zmniejszmy to trochę, żeby nie było przygięte. I to tyle. Dodaliśmy saturacji, dodaliśmy efekt Rotona. Moim zdaniem wygląda super. Jak chcesz, baw się, polecam. Naprawdę fajnie robi takie się zdjęcia i bardzo ładnie wyglądają na ścianie. I to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, wal w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.